This is what I'm talking about. Baduns. Może nie zauważyliście, ja to na pewno dodam do nagrania, ależ numer 16 misji był wtedy, kiedy on wystrzelił z pistoletów. To właśnie wystrzał się pokazał jako 16. To ciężko jest dosyć dojrzeć, ale wiecie, wszystko dla was. Dobra, mission start. Stand up in our beliefs! Tutaj musimy znaleźć tak. Mamy znaleźć złote słońce i onyksowy księżyc. Lalalala. A mi gra spowolniła teraz. Wow! Jolo, słagolisz! Wow! Widzieliście to? Ja pierdziele! Może nie widzieliście, co się stało, ale wszystkie jego strzały rozwaliłem. Czym? Zmianą w demona. No nie! Kurde, no przez przypadek naciskając trójkąt... Fuck. Dobra, tych tu rozwalimy też. Co nam szkodzi? Najlepszą metodą, zmianą w demona na eksplozji. BUM! Dobra. Ogólnie rozpieprzamy tu wszystko dlatego, dla demonicznej gwiazdy, której nie używam tak bardzo dużo, ale czemu by się nie ponapieprzać? Breakdown! Dobra, tego tutaj tak, rozwalamy. Dobra. Wow, nie mogłem podskoczyć. Znaczy, opóźnienie miałem. Kurde. Ale to chujowo wyglądało, jakbym zlamił to tak. O, dzięki za życie. Dobra, zdobyliśmy tutaj tą gwiazdkę, jednak... Szczerze, ja chciałem się ponapierzać właśnie z tymi tutaj, bo... Kurde, wszystkie jego pociski rozwaliłem. Tak, oni będą się tu odsuwać, ale w końcu jest ściana i nie mogą nic zrobić. Chciałbyś? Patrzcie na to! Astras Destroys i Showtime! Dum, turu, dum, dum. Cicho, na nim zrobimy. Nie, bo znowu są drzwi i znowu spieprzymy. Dobra. Ale mi to fajnie wyszło, kurde, jaka miazga była tutaj. Mówię, Agni, Rudra i jeszcze Rebellion to jest najfajniejsze według mnie połączenie. No, dla mnie na przykład. Dobra, ogólnie chodzi tu o to, że ten, który może dotknąć onyksowego fragmentu księżyca, może sprawić, że będą fragmenty. No, tak na przetłumaczenie szybkie. Ogólnie musimy zrzucić te dwie kule, co tu są na górze i jedną o drugą uderzyć. I to wcale nie jest łatwe. To jest w chuj trudne. Jedną tak. Tutaj poczekać na to. No właśnie, widzicie, one jakby się stykają, ale się jednak nie stykają, bo to jest ciężko wymierzyć. Jest! Do! Wszystko dzięki wam, moi drodzy widzowie. Udało mi się to zrobić tak szybko. Dziękuję. No i tak, tutaj jest Onyx Moonshard. No i teraz walczymy z dwoma aniołami. No to jest, kurde... Kurde! Skręci ci kark! Jeżeli takowy masz... Kurde! Niech to dunder świśnie! Nie! No, kurka wodna, niech to dunder ściśnie. W tym przypadku. Dobra, trochę zbity, ale tylko odrobinę. O kurde, tam... tam był miecz, nie zauważyłem go. Powoli, na spokojnie, bo... No widzicie, jakie to jest upierdliwstwo, ten przeciwnik.
Ja pierdzielę, jak cię nienawidzę, ty kurde! Aniołku! Skręci ci kark! No i patrzcie, no co za... Szczyt skurwysyństwa został osiągnięty. Nie wiem, to chyba jakiś Japończyk, co... w Touhou codziennie grał. Wymyślił tego przeciwnika. No chodź, no chodź, no chodź! A jestem wściekły teraz, naprawdę. Nienawidzę tego przeciwnika. No i co, podobają ci się pociski na twoim ryju? Jest! Giniesz, kurde, giniesz. Twoja śmierć jest dosłownie moją radością. Jak Boga kocham, gra o demonach. Myślisz sobie, że to właśnie te owe demony będą tutaj najgorszym przeciwnikiem. A tu się okazuje... Kurwa! Rage quit. Ja tak się nie będę bawić, zobaczcie ile życia straciłem. Rage quit na 102. Nie miałem przemiany w demona. Jak ja nienawidzę, kurde, nienawidzę tak. Koniów, nienawidzę tych kurde łuczników wstrętnych, bo se kurde strzela z końca w dupie, malitupie. I jeszcze tych aniołów. Wszystko inne może być, nawet pająki mogą być. Patrzcie na... Yeah, stylish. No i to jest dobry przeciwnik. O, miał sweet baby. Dosyć rzadkie słowo, jakie wymawia, ale... Nie będę w stanie wam pokazać. Kurde, ci łucznicy, te anioły i te pieprzone... Nie, jeszcze są te latające dymki, one są w cholerę upierdliwe. Upierdliwy przeciwnik razy 102, no kurde. Najpierw tego. Bo cię nienawidzę. Ciuć motyw wstrętna. Giniesz, spowalniasz mi nawet grę, widzisz, taki jesteś beznadziejny. Kurde, ma ten czerwony swój strzał. Myślisz, że błyszczy. Skupienie! Rozwaliłem go strzami. Kurde, ale jestem naprawdę teraz zdenerwowany. Rage quit dosłownie na totala tam był. Ale chyba w tym odcinku, chociaż mogę się mylić... Nie, w tym odcinku będziemy mieli możliwość walki z moim ulubionym przeciwnikiem. Autentycznymi diabłami. Ale takimi diabłami. I oni są najfajniejszymi przeciwnikami, jacy mogą być. Szybcy, chamscy, ale kurde sprawiedliwi, a nie taki kurde łucznik, który sobie ładuje strzał, nie wiesz kiedy mu ten strzał rozwaliłeś, a kiedy nie. I kurde się jeszcze odsuwa od ciebie, strzelanie w niego nie za bardzo pomaga. No chamstwo na to ta, tutaj jest sekretna misja. Rage quit naprawdę... It's on, bitches! Dobra, sekrecik jest taki, że muszę tym dojść tu... Taj? Nie, tu nic nie ma. No, popatrzmy, jakby tu to rozegrać. Tego rozwalę. Dobra. Cen idzie tak, tak. Okej, już widzę to. Już widzę. What? Zrypałem wszystko. Dobra, jeszcze raz. Możemy to sobie odnowić. Dobra, tak. I tak. Ten. Ten potem idzie tutaj. Ten tak. I ten tak. No nie! Kurde! To jeszcze któregoś innego. Z tym kurde promień światła, ja tak nie lubię...
mózgostrzep taki wstrętny. Tak. Tak. Potem to był... ten. I teraz tak. Popatrzmy. Kurwa, nie wiem. Jak tego rozwalę, to... nie, to wtedy się dezaktywuje całe. Wiecie co, ja się cofnę i jeszcze raz wykonam tą misję, bo one się zmieniają pod względem schematu. To jest... ten chyba jakoś mi nie pasuje za bardzo. Dobra, jeszcze raz. Guiding Light. Ten chyba jest już mi bardziej znajomy. Owszem. Czy tutaj jest... bo tutaj może jeszcze być ukryty sekretny, który może nam łatwiej poprowadzić, ale nie ma. O Jezu, popatrzmy. To idzie tak. Ja muszę to doprowadzić do tego. Na pewno ten promień światła nie poleci mi tutaj raczej. Tylko do tego. Nie, bo wtedy musi... nie, to... wiecie co? Ja zrobię cięcie, jak to rozwiążę, to do was wrócę. Okej, rozwiązałem to już, teraz tylko wystarczy tu uderzyć, to i już mamy to zrobione, super. Powiem wam, że chyba 10 sekund poczekałem, jak przerwałem na chwilę nagrywanie i już to rozwiązałem. Rozpraszacie mnie. Może pomagacie, ale rozpraszacie. Dobra, i tutaj mamy złote słońce, które wygląda jak... kartofel kuszyński. Pozdrowienia dla kuszy. No a to są wieże, które właśnie robią coś takiego. Na poziomie hard one jeszcze lekko się przesuwają w trakcie robienia tego chujstwa. I są dosyć wytrzymałe. Tak więc można na nich trochę nabić kombo. Ale ciebie to nie lubię. O, właśnie, widzimy jeszcze smugę lasera, zanim on poleci. To jest plus. Dobra. Dobra. Ale pomaga strasznie ten, to wbicie miecza, bo no zobaczcie, ile hajsu teraz mam. Pyk. Dobra, nic nie widziałem przez chwilę. I leżysz. Na tym przeciwniku, jeżeli jesteście dosyć nieuważni albo chcecie napieprzać do przodu cały czas, to wtedy was może tym laserem uderzyć, ale to jest tylko wasza nieuwaga wtedy. Dobra, mamy obydwa fragmenty do tych drzwi, które tam są. Tak więc teraz możemy się udać jeszcze... no, do końca już. Ty, cholero. Idź na koniec, idź, zaraz ci wpierdolę. Masz, i co? Fajnie? O, shit! O! Patrzcie na to! Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? To było genialne. Propsy a la Travis. Wow. Wow, ale to było genialne. Trzech naraz uderzałem właśnie tym. Wiecie, no widzieliście, jak szybko mi wskakiwał poziom. No nie, tutaj stylish będzie już na pewno na S, bo jak w innym przypadku to się zdenerwuje. Ale nie wiem, czy życie z kolei, znaczy damage będzie na przynajmniej A. Mam nadzieję, że na przynajmniej A będzie. Dobra, tak czy siak tutaj przeszliśmy.
się tymi ziomami nawet nie przejmujemy. Po prostu przeskakujemy tutaj na górę. Tu już możemy się pobawić. Wow! Dobra, dobra. Puf! Świetnie. Najgorsze właśnie są te nietoperki tutaj, skwiste. Czy one są skwi, czy krwiste, to już inna bajka. Okej, wszystkie chyba już rozwalone. Tutaj mi się wydawało, że chyba jest jakieś sekretne wejście, na które jak się wskoczy, to coś się dostanie. No, chodzi mi po prostu o to... Wow, ale byłem już tak zesrany, że on mnie zaatakuje. Dobra. Dobra, okej, pozabijani tutaj. Ślicznie, trochę straciłem tutaj demona, ale to nie jest duży problem. Pamiętacie może, jak w misji chyba podejrze szóstej, tak, w szóstej misji zdobyliśmy taką broń jak Artemis. Jeżeli jej wtedy nie zdobyliście na tych, na umieszczeniu tych trzech klejnotów, ona tutaj będzie leżeć w tym miejscu i będziecie mogli ją sobie podnieść. Twórcy właśnie są fajni, że jeżeli coś nam się nie udało wtedy zrobić, to możemy to zawsze naprawić, co mi się bardzo podoba, wierzcie mi. Dobra, tu przechodzimy przez te drzwi. Tu też się nie przejmujemy w ogóle przeciwnikami, bo tutaj są, będą pająki i jeszcze te dymiące kury. O wilku mowa. Patrzcie, dwa ruchy robi, jaki... Jaki cieć. Tutaj to fajnie wygląda, kurde. No zobaczcie na to, to jest genialne. O, trochę spowolnia gra. Super grafika w grach, coś tam, nie. Takie coś wygląda zajebiście, taka kreatywność. Dobra, tutaj mamy... Znowu mało, no kurde, czemu małe nam ciągle dają, co za... Ciućmy. Zmienimy sobie z Agni Rudry na Beowulfa, ponieważ nam się raczej przyda bardziej Beowulf w walce z tym bossem. Ponieważ on jest taki chamski, że jak zaatakujemy go z powietrza takim... No jak ogólnie go zaatakujemy takim silniejszym atakiem, takim odpychającym, to wtedy on zostanie odepchnięty i wtedy musimy znowu go gonić, no nie? Zgadnijcie już, kto to będzie. What's wrong? You tired? Then stand back. I'll take care of this. No, you stand back! I told you, you can't do it. Don't you get it? This is not a human's job. You're the one who doesn't get it. It's not something you can reason with. It has nothing to do with me being a human and you being a demon. I'm driven by the inability to forgive him. My soul is screaming, demanding me to kill him. That's enough motivation to keep me going. Besides, this is my family matter. You should stay out of it. Okay, lady. I get the picture, but I can't just sit back and watch either. I'm pretty pissed at him too, you know. Now, get out of my way, or there'll be some consequences. Fair enough. I wasn't planning on letting any demons live anyway. Not even one. Mua! I kurde, te kartki spadające, to jest genialne. Ona jest bardzo podłym bossem, bo ona będzie sobie uciekać, strzelać do nas jeszcze w tych momentach i kurde, my musimy ją złapać. Tak, get ready. Dlatego od razu mówię, że Beowulf jest najlepszą bronią na nią, bo jakbyśmy uderzyli ją takim atakiem, to ona by odpadła do tyłu i wtedy strzeliła w nas serią. I to jest beznadzieja, a tak to widzicie, Beowulf genialnie na nią zadziałał tutaj. Gdzie ona jest? Słyszę ją. Woo! No właśnie, jeszcze granat. Bo to poziom hard chyba, i dlatego granat jeszcze dorzuca. Me! A ty jest podły boss, ja jej nie lubię strasznie. No i będzie jeszcze tak odskakiwać. Patrzcie, ona odskakuje od... A! Od pieprzonych tych... pocisków moich. Jak ona tak strzela, to możemy poodbijać jej pociski, co jest genialne.
Tak, 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 dostajesz pociskami po ryju i spowolniłeś mi grę. Mam nadzieję, że jesteś z siebie dumna. No i patrzcie, ona spieprza CJ, co za boss? To jest kobieta typowa. Znaczy ciężko mi stwierdzić, czy to jest płeć żeńska, czy męska. Bo tak krzywy Maryj taki. Nie! Kurde. To za menda, jak jej nie lubię. Tak, uciekaj se. No strzel z tej rakiety, a nie się pierdzielisz. Fuck! To jest jej najgorszy atak. Jeszcze kurde, se ucieka. Really? No daj się trafić! No nie no! Nie, jestem wkurzony, nie przestraszony. No chodź! No chodź, ty kurde! Waginowców wstrętny. Vaginus homoseptus, no. Pierdziele. Chyba pierwszy raz... No dobra, pierdziele, będzie ale... Chcę już ci w... Nareszcie! Chodź tu, mendo! Chodź tu, mendo! Chodź tu, mendo! Zły lis jest zły. To jest tak wkurwiający boss, naprawdę. Upierdliwy jak cholera. I'll take care of him. Really? Really? Chciałeś ją cmoknąć, to coś? This whole business started with my father sealing the entrance between the two worlds. And now, my brother's trying to break that spell and turn everything into Demonville. This is my family matter too. Quite frankly, at first, I didn't give a damn. But because of you, I know it's important. O, dzięki za obiadek. Powiedz cześć. Cześć. Dzień dobry. ćwikły. O, dostałem obiadek od mamy. No właśnie. Dante. Tak jakby chciał oddać, a nie chciała, no. Dante. Please. Free my father. I will, lady. Dałam zdecydować pierwszemu mężczyźnie w moim życiu. Czuję się taka obdarta z godności. Obdzierżona. Chciałem powiedzieć na początku obrzezana. Moje życie nie ma sensu. Idę się powiesić paskiem do butów. Kalina Ann. Gun, poważnie? To jest wyrzutnia rakiet. Z imieniem matki Lady's mother's name attached to the handle, czyli imię matki Lady jest umieszczone, czyli matka Lady nazywa się Kalina Ann, czyli ona nazywa się Mary Ann. Uroczo. Jestem sprytny! I tak, ta broń jest wyjątkowo istotna dla mnie, ponieważ pozwoli mi wykonać sekretną misję szóstą. Bo ona jest w cholerę ciężka bez tej wyrzutni rakiet. Okej. No, ten damage pieprzony, tam ta cholera i te kurde... Ty kurde, takie... My. No, dobra. Tak więc... jeszcze nie do zobaczenia w kolejnym odcinku, bo ja wam pokażę sekretną misję, którą mogę wykonać tylko dzięki właśnie tej wyrzutni rakiet. Znaczy, może ją bez tego, za pomocą tam umiejętności Stylish, którą może kiedyś w przyszłości pokażę w jakimś bonusowym odcinku.
ale tą misję sekretną się wykonuje najlepiej właśnie dzięki tej wyrzutni rakiet. Tak więc chwila i zaraz do was wrócę. Okej, okay, witam was w misji 8 w Lewiatanie. Otóż sekretna misja, która chcę wykonać właśnie dzięki wyrzutni rakiet, a wyrzutnia rakiet robi coś takiego, jest tutaj. I ona polega na tym, że... Kurde! Ona polega na tym, że musimy się wdrapać na samą wieżę, tak jak było w misji chyba 5, kiedy... O właśnie, no chodzi po prostu o to, tylko że przeciwnicy będą ulepszeni tym właśnie fioletowym dymem i oni będą o wiele trudniejsi do wywalenia, przerzucenia. Dlatego tak bardzo pomaga tutaj ta wyrzutnia rakiet, ponieważ no ona ma dużą siłę odpychania. Jak z takiej trafimy, no to będzie masakra, no nie? No bo no to jest wyrzutnia rakiet. Więc pokażę wam to teraz. O właśnie, no widzicie, oni są tu super ulepszeni, ale tak strzeliłem jedną rakietą i wszyscy spadli. I pamiętajcie, jeżeli wskoczy więcej niż 4, no to wtedy wszyscy spadają na ziemię. Znaczy, Boże, winda spada na ziemię, bo się będzie obciążona. No, a tak to widzicie, odpycham ich i jest gitara. Patrzcie, jacy oni są wytrzymali. Jest pompa, naprawdę jest pompa tutaj. Dobra, ale to już koniec. I mamy niebieską sferę. I chyba to już jest trzecia... Chyba, tak mi się wydaje, że trzecia z 4. Zobaczmy zaraz. Tak, 3 z 4 jeszcze zostały nam... 5 sfer do znalezienia, to nie jest problem, bo 2 misje sekretne. Jedna w tym miejscu i jedna w tamtym. Myślę, czy jakieś nie ominąłem. Nie, nie ominąłem żadnej. Dobra, tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, pa!